10 tajemniczych miejsc w Polsce. Materiał opracowany na podstawie polskazachwyca.pl Kłomino. Osada Leśna w województwie zachodniopomorskim w gminie Borne-Sulinowo. oddalona 12 km od miasta o tej samej nazwie. Do 1992 roku miejscowość była bazą armii radzieckiej. I podlegało jej administracji za 1993 roku, zostało włączone do polskiej administracji wraz z sąsiadującym Bornem Sulinowem. W przeciwieństwie do miasta, Kłomino nie zostało zasiedlone. Swego czasu pojawiła się oferta sprzedaży Kłomina za 2 miliony złotych. Chętny jednak się nie znalazł. Aktualnie w Kłominie dobiegają końca prace związane z budową. Kotłowni olejowej, oczyszczalni ścieków, hydroforni i wysypiska śmieci. Od 2008 roku miasto jest wyburzane. Pozostają tylko cztery budynki, jeden należący do urzędu gminy Borne Sulinowo, jeden prywatny blok oraz dwa należące do państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe. W tej chwili miasto jest właściwie opuszczone i cieszy się opinią miasta widmo. Krzysztopór. Ruiny powstałej w 1644 roku rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi położonej w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Była to największa budowla pałacowa w Europie przed powstaniem Wersalu. Żaden polski zamek nie kryje takiej numerologii i tajemnych znaczeń. Okien jest tu tyle, ile dni w roku. Pokoi tyle, ile tygodni, Wielkich Sal 12, czyli tyle, ile miesięcy. Cztery narożne baszty miały odpowiadać czterem porom roku. Niegdyś największy kompleks pałacowy w Europie to jedna wielka zagadka, a wiąże się z nią historia Krzysztofa Ossolinskiego Kamienne kręgi. W Polsce spotyka się kręgi pochodzące z okresu rzymskiego o nieco odmiennej konstrukcji niż ta np. w Szkocji. Przykłady takich kręgów znajdują się m.in. w grzybnicy oraz w leśnie węsiorach i odrach. Jednak niestaranność położenia kamieni może oznaczać, iż nie były używane jako instrumenty astronomiczne. Ułożenie głazów łączy się raczej z symboliką niż funkcjonalnością. Największe znajdują się w okolicach wsi odry, zlokalizowane są nad rzeką. W dom i objęte ochroną w rezerwacie archeologiczno-przyrodniczym kamienne kręgi. Dość powszechny jest pogląd o skandynawskim pochodzeniu tych konstrukcji. Te znane z pomorza powstały prawdopodobnie w ciągu I wieku naszej ery w wyniku ekspansji germańskiego plemienia gotów. Goci przebywali na terenie pomorza ściślej, na pojeździeżu kaszubskim do początku III wieku. Wtedy porzucili cmentarzyska z kręgami kamiennymi i ruszyli pod wodzą jednego z władców w kierunku południowo-wschodnim, do legendarnej krainy Ojum. Początkowo kręgi były miejscem spotkań poszczególnych rodów użytkujących cmentarzysko. Tam też mogły zapadać najważniejsze decyzje dotyczące całej grupy. Następnie kręgi służyły jako właśnie cmentarz. Piramida w Rapie. Zbudowany w 1811 roku w mazurskiej wsi Rapa grobowiec rodzinny polskiego rodu baronów von Fahrenheit, zaprojektowany przez bliżej nieznanego architekta. Często uważa się, że jest nim Bertel, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie tej tezy. Charakterystyczną cechą budowli jest kształt przypominający starożytne egipskie piramidy. Tak niezwykła w kształcie budowla. Obrosła na przestrzeni lat w kilka legend dotyczących jej powstania i historii. Jedna z opowieści głosi, jakoby powracająca z podróży baron zastała martwymi siedmioro członków swojej rodziny i dla nich zbudowała grobowiec w kształcie piramidy. Inna, współcześniejsza już legenda, opowiadana przez niektórych okolicznych mieszkańców, dotyczy braku głów. U pochowanych. Według niej w czasach, gdy grobowcem nikt się już nie opiekował, zaraza zabiła całe bydło w okolicy. Ludzie mieli podejrzewać, że leżące w piramidzie zwłoki są złymi marami, gdyż się nie rozkładają i to one spowodowały pomór. Jest to w sumie kolejna legenda o wampirach, które są tak popularne w całej Europie i zresztą nie tylko. Diablak, najwyższy szczyt masywu Babi Góry w pasimie Górskim należącym do Beskidu Żywieckiego. W masywie Babi Góry wyróżniano wiele wierzchołków, aby więc sprecyzować o który dokładnie z nich chodzi, dla najwyższego używa się odrębnej nazwy Diablak. Diablak może być szczytem niebezpiecznym. Charakterystyczna dla niego bardzo zmienna pogoda była przyczyną wielu wypadków, w tym śmiertelnych. Największy zdarzył się w lutym 1935 roku. To właśnie w tych okolicach, w niewyjaśnionych okolicznościach rozbiło się kilka samolotów. Helikopter z dwoma pasażerami na pokładzie samolot polskich linii lotniczych lecący z Warszawy do Krakowa oraz mały prywatny samolot lecący z Poznania do Bratysławy. Być może przez wpływ tajemniczych wydarzeń bawił górę, nazywa się Diablakiem. W przeszłości góra ta była miejscem sabatów czarownic. Zamek w Łapalicach. Współczesna konstrukcja, a przy tym imponujących rozmiarów, co czyni ją niezwykle tajemniczą. Projekt to niezrealizowane marzenie prywatnego inwestora, wielkiego marzyciela. Nie jest to opuszczoną ruiną, a po prostu placem budowy, który być może pozostanie nim już na zawsze nazór budowlany wstrzymał inwestycję. To chyba jedyny zamek w Polsce, który nigdy nie był zamkiem. Pałac w Brotoszewicach. Pierwsza wzmianka o Brotoszewicach pochodzi z 1418 roku. Tajemnicze miejsca w Polsce są też w okolicach łodzi. Pałac w Brotoszewicach z XX wieku do końca II wojny światowej pełnił rolę letniej rezydencji Żywuskich. Po wojnie został państwowiony i otwarto tu szkołę rolniczą. W 1985 roku budynek został zniszczony przez pożar. Brak pieniędzy spowodował, że próba odbudowy tego miejsca skończyła się fiaskiem. Budynek z roku na rok stawał się coraz bardziej zaniedbany. Obecnie pałac ponownie trafił w ręce rodziny, dzięki czemu ma szansę odzyskać swoją dawną świetność. Kaplica Czaszek w Czernej. Zabytek sakralny znajduje się w. Kudowi Zdroju w dzielnicy Czermna. Kaplica położona jest w odległości około 1 km od centrum kudowy w dolinie rzeki Czermnicy. W 1776 roku w skarpie koło dzwonnicy w pobliżu kościoła ksiądz Tomaszek zauważył ludzkie czaszki i kości i wezwał grabarza. Ksiądz Tomaszek postanowił wydobyć wszystkie szczątki. Polecił grabarzowi i kościelnemu oczyścić je, wybielić wraz z czaszkami oczywiście i zgromadzić w kaplicy. Ten fakt oraz doznany strząs podczas zwiedzania w 1775 roku kotakump w Rzymie zrodził pomysł wybudowania koplicy z czaszek. Zamek Czocha to najbardziej nawiedzone miejsce w Polsce, jeśli policzyć wszystkie duchy, o których krążą legendy. Błąka się tu upiór białej damy i cały kondukt żałobników, którzy spadli w przepaść wraz z zawalonym mostem. Warto poczytać różne legendy na temat tego zamku. Opuszczone cerkwie na Podkarpaciu. Tajemnicze miejsca w Polsce są również w województwie podkarpackim. Na odcinku zaledwie 18 km znajdują się trzy opuszczone cerkwie, które niszczeją w zapomnieniu. Stoją w niewielkich miejscowościach. Kiedyś miejsca modlitwy i zadumy, dziś przypominają nieco scenografię do filmu Grozy. Pod koniec II wojny światowej nastąpiły masowe wyświetlenia ludności ukraińskiej, a parafia grecko-katolicka przestała istnieć. Cerkwie te wciąż niszczą, przy tym obrastają tajemnicą i niezwykłym klimatem. Dzięki temu są miejscem niezwykle popularnym wśród wielbicieli takich opuszczonych, tajemniczych miejsc i są odwiedzane przez turystów miłośników wrażeń. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Ponadto koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ to niezwykle pozycjonuje kanał. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie dodaję 2-3 razy w tygodniu nowy filmik historyczny dotyczący konkretnego zagadnienia. Ostatnim czasem na przykład pojawił się niezwykle ciekawy odcinek dotyczący Ku Klux Klanu. Zapraszam was również na kanał Inwigilator, który wznowiłem. Póki co dodałem tam jeden filmik, taki zwykły i jedną animację, która myślę wam się spodobała i warto ją wypromować i planuję zrealizować właśnie taki animowany serial i mam nadzieję, że podoba wam się taki pomysł. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Będzie to prawdopodobnie kilka odcinków dodawanych co tydzień. Odcinki będą w długości, myślę, w przedziale 10-20 minut. Powstaje na razie konkretny koncept i być może Wam to się spodoba. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Cześć!